Informacje TOK FM. Sergiusz Piotrkowski. Fatalny wypadek Holenderki i szóste miejsce Polki. Za nami zmagania kolarek w Rio. Jeśli ludzie zechcą, przywrócimy karę śmierci, mówił na wiecu w Stambule prezydent Turcji. Ponad 20 ofiar ulew i podtopień w Macedonii. Chociaż przewalczyła bardzo dzielnie, to medalu nie zdobyła. Katarzyna Niewiadoma zajęła szóste miejsce w wyścigu kolarskim kobiet. Krzysztof Sendecki. Były emocje, ucieczki i niestety dramat. Prowadząca Holenderka Annemiek van Vleuten miała poważny wypadek kilka kilometrów przed metą. Wyścig wygrała jej rodaczka Anna van der Breggen. Na ostatnich kilkudziesięciu metrach wyprzedziła Emme Johansson i Longoborghini. Dopiero czwarta, prowadząca przez ostatnie kilometry przed metą Amerykanka Mary Abbott. Katarzyna Niewiadoma po świetnym wyścigu minęła linię mety w drugiej grupie pościgowej jako szósta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Krzysztof Sendecki, TOK FM. Jak podała holenderska federacja, Annemiek van Vleuten po wypadku trafiła do szpitala, przytomna, rozmawiała z ludźmi, choć była w szoku. Z kolei polscy siatkarze wygrali z Egipcjanami 3-0 w pierwszym meczu tych ekip w grupie B w turnieju olimpijskim w Rio de Janeiro. W kolejnym spotkaniu biało-czerwoni zmierzą się we wtorek z Irańczykami. W grupie B występują także Rosjanie, Argentyńczycy i Kubańczycy. A nasz tenisista Jerzy Janowicz odpadł już w pierwszej rundzie olimpijskiego turnieju. 25-letni łodzianin, który w tym roku z powodu kłopotów zdrowotnych rozegrał wcześniej tylko dwa mecze, przegrał z Gilles Millerem z Luksemburga 7-5, 1-6, 6-7. Janowicz jest 174 w rankingu ATP, jego rywal 37. Mecze otwarcia w grze pojedynczej przegrały także w sobotę Agnieszka Radwańska i Magda Linet. Złoty medalista olimpijski z Pekinu, wioślarz Adam Korol, radzi polskim olimpijczykom, by znaleźli własny sposób na radzenie sobie ze stresem przed startem. Jeden potrzebuje psychologa, drugi nie potrzebuje psychologa. Jeden potrzebuje posłuchać głośnej muzyki, żeby się pobudzić. Drugi potrzebuje poczytać książkę przed startem, żeby gdzieś tam się wyciszyć. Każdy jest inny, ale wydaje mi się, że każdy, kto jedzie na igrzyska, jest dobrze przygotowany, bo to są naprawdę bardzo mocno wyselekcjonowane osoby, które przeszły przez systemy kwalifikacji i do tych igrzysk się zakwalifikowały. Adam Korol razem z Konradem Wasilewskim, Marszkiem Kolbowiczem i Michałem Jelińskim 8 lat temu wywalczyli złoto olimpijskie w rywalizacji czwórek podwójnych. Słuchasz informacji TOK FM. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan stwierdził, że jest możliwość przywrócenia kary śmierci w kraju, jeśli ludzie tego zechcą. Erdoğan przemawiał do ponad miliona zebranych w Stambule na wielkiej manifestacji poparcia dla władz po niedawnej próbie puczu. Kary śmierci nie stosuje się w Europie, ale jest ona w USA, Japonii, Chinach. Większość państw ją stosuje, powiedział Erdoğan, który już bezpośrednio po nieudanym przewrocie z 15 lipca mówił o możliwości przywrócenia najwyższego wymiaru kary w Turcji. Została ona zniesiona w 2004 roku w ramach starań kary o członkostwo w Unii Europejskiej. Zwolennicy prezydenta skandowali w czasie wiecu kara śmierci. Ponad 20 osób zginęło w wyniku miejscowych, gwałtownych ulew i powodzi, do których doszło w stolicy Macedonii, Skopie i okolicach. Ponad 50 osób zostało rannych, kilka jest poszukiwanych. Ulewy, którym towarzyszyły porywisty wiatr o prędkości ponad 70 km na godzinę i uderzenia piorunów, nawiedziły północno-wschodnie przedmieścia w stolicy, powodując osunięcia terenu i lawiny błotne. Zniszczone zostały setki domów i samochodów. Wiele dróg jest nieprzejezdnych. Świadkowie mówią, że ludzie tonęli uwięzieni w samochodach czy domach pod naporem fali, wody i błota. Poniedziałek ogłoszono w Macedonii dniem żałoby narodowej. To bezcenny dar, który ratuje ludzkie życie, a latem wielu honorowych dawców krwi jest na urlopach. Dlatego lekarze apelują, by każdy, kto jest zdrowy, oddał krew, której teraz szpitale bardzo potrzebują. Można to zrobić w wielu miejscach, na przykład w stacjach krwiodawstwa lub specjalnych autobusach, gdzie znajdują się przenośne gabinety, mówi dr Hanna Skalisz, wiceszefowa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Zachęca nas do oddawania krwi. Faktycznie latem bywa więcej wypadków. Ludzi potrzebujących jest sporo. Apeluję, dawcy, przyjdźcie i oddajcie tą swoją bezcenną krew. Ci
ci, którzy robią to regularnie, wiedzą, że w ten sposób mogą uratować komuś życie. To naprawdę jest duża satysfakcja, że można pomóc drugiemu człowiekowi poprzez oddanie krwi właśnie. Bez tego wielu ludzi w szpitalach na przykład, jak nie będzie krwi, no to nie przeżyje. Nie wiadomo, czy kiedyś ja nie będę potrzebował takiej samej pomocy, więc naprawdę warto oddawać. 520 litrów krwi udało się zebrać kilka dni temu w ramach akcji Przelej Krew za Powstanie, zorganizowanej w kilkunastu miastach z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pogoda. W poniedziałek tylko na północnym zachodzie i na zachodzie przelotne opady deszczu, możliwe lokalnie burze, temperatura od 22 stopni na północnym wschodzie i północy do 29 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywisty, w rejonach burz porw wiatru do 65 km na godzinę. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Polityka to prawie 25 lat mojego życia i nie powiem, były to lata zupełnie udane. Generalnie ona uważała, że wbrew temu, co wszyscy mówimy i pleciemy, że polityka jest to jedna z najważniejszych społecznie i publicznie dziedzin jakby działalności i część życia. Była surowa i taki, jak się z nią rozmawiało, to tak kategorycznie wszystko mówiła. Więc ja, wiesz, wygłaszałam swoje zdanie, ale też nie czułam takiej potrzeby, żeby się z nią kłócić. Że jednak, wiesz, ja byłam ciekawa, co ona ma do powiedzenia. Na kolegium była osobą okropną. Uwielbiała się spierać. Bywało tak, że prawie każdy pogląd wygłoszony przez kogoś członków kolegium napotykał na kontrajanki. Jak była w dobrej formie, to było 20 kontr w ciągu jednego planowania. Było naprawdę może nieco oldschoolowym dla najmłodszego pokolenia, ale jednak znakomitym przedstawicielem takiego pokolenia, tego dziennikarstwa traktowanego poważnie. Ona kochała to radio, ale ją wkurzało. Ona często potrafiła do mnie zadzwonić o 7 rano. Ty słyszałeś, co mi tam nagadali? Dziennikarka tygodnika Polityka i od zawsze prowadząca poranek Radia Tok FM. Pani redaktor, dziękujemy za wszystko. Weekend Radia Tok FM. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w naszym cyklu u doktora będziemy rozmawiać o alergii, a dokładniej o pewnym szczególnym aspekcie sytuacji, w której pojawia się reakcja alergiczna. Moim gościem jest pan dr Piotr Dąbrowiecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan alergologiem, pracuje pan w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów. Tak jest. A także jest pan, szefuje pan Polskiej Federacji? Tak, jestem przewodniczący Polskiej Federacji. Przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP. Zaczęłam mówiąc w ten sposób, że mówimy o szczególnym aspekcie, o szczególnym rodzaju reakcji. Będziemy mówić o tych reakcjach nagłych, które przebiegają bardzo gwałtownie. W skrajnych wypadkach mogą doprowadzić do śmierci. Podejrzewam, że pierwsze skojarzenie naszych słuchaczy to jest reakcja na użądlenie owadu, prawda? Tak, to jest pierwsza myśl, która przychodzi pacjentom do głowy. Owady i pokarmy. Dlatego, że owady są bardziej typowe dla osób dorosłych, czyli zjawisko anafilaksji i anafilaksji uogólnionej, rozumianej jako wstrząs anafilaktyczny, częściej przydarza się dorosłym po użądleniu przez jady owadów i leki, po zażyciu leków. Natomiast dla dzieci bardziej charakterystyczna jest reakcja na pokarmy. Ale powiem panu, dlaczego moim zdaniem kojarzy się to z owadami. Otóż my naszą wiedzę czerpiemy z mediów. W mediach pojawiają się sytuacje drastyczne i tragiczne. I nie wiem, czy tak liczby o tym mówią, ale zapamiętaliśmy te sytuacje głównie przez te informacje, że ktoś zmarł w wyniku, że wstrząs miał taki przebieg, że ktoś zmarł. Chociażby przykład sprzed kilku lat aktorki Ewy Sałackiej. Wtedy to idzie, że tak powiem, w lód ta informacja i dlatego bardziej kojarzymy kwestie z owadami. Zdecydowanie tak. To też ma jakiś taki wątek edukacyjny, dlatego że rzeczywiście użądlenia czy ukąszenia przez owady żądlące przebiegają dosyć spektakularnie. To są naprawdę, to jest szybko występująca reakcja
nadwrażliwości, czyli po urządleniu, jeżeli osoba jest uczulona, w ciągu kilku minut, z reguły do 10-12 minut, następuje silna reakcja nadwrażliwości. Skóra zmienia się, zaczyna swędzić, pojawiają się pomble pokrzywkowe, robi się obrzęk naczyń ruchowy, czyli brzękną nam wargi, język, drapie nas podniebienie. Zaczynamy ciężko oddychać, skurcz oskrzeli, nasilony pasaż przez przewód pokarmowy, skurcze jelit, bardzo dotkliwe odczuwalnie przez pacjentów. Niektórzy mogą bezwiednie nawet oddać stolec. Do spadku ciśnienia, wstrząsu, no i zgonu czasami. Takich zgonów zdarza się mniej więcej około 100-120 rocznie. Tutaj dane są danymi szacunkowymi. Statystyka mówi, że na milion mieszkańców danego kraju mniej więcej zdarza się około 0,5-3% takich przypadków wstrząsu zakończonego zgonem. W związku z tym jest to rzadka przypadłość, ale jeżeli kogoś trafia, no to jest to 100%. No i jeżeli nasz organizm nie zadziała, a na szczęście działa, bo większość anafilaksji uogólnionych przeżywamy, natomiast część nie, i to jest potężna tragedia i dla tego pacjenta, którego już nie ma, ale przede wszystkim dla jego rodziny. Tak nie musi być, bo z reguły są objawy przepowiadające. Nie zdarza się praktycznie, bardzo rzadko się zdarza, że pierwszy kontakt z alergenem, jeżeli jest to reakcja typowa anafilaktyczna, przebiega z ciężkimi powikłaniami. Drugi i kolejny incydent, tak, czyli pierwsze urządlenie, duży obrzęk, dość duże objawy, ale nie wstrząs ze zgonem. Kolejny kontakt, tak, czyli każda osoba, która miała taki incydent, urządliła mnie pszczoła, osa, szerszeń i objawy były nienormalne. Więc powiedzmy, co to są normalne objawy. Jeżeli żądli nas owad i obrzęk, ten bąbel pokrzywkowy jest wielkości 1 cm i on po 24 godzinach znika, to była normalna reakcja. Duża reakcja, jeżeli obejmuje całą kończynę i znika po 24-48 godzinach. Natomiast reakcja o dużej sile, że taka anafilaktyczna, dzieje się wtedy, kiedy na przykład cała skóra pacjenta swędzi i pokrywa się bąblami pokrzywkowymi, dołączają się objawy obrzęku naczynia ruchowego. Czyli to, co miękkie brzęki, wargi, język, podniebienie, trudno nam się oddycha. I każda osoba, która miała tak w tym roku, nie powinna czekać, powinna się zgłosić do alergologa i przebadać się, bo ale kolejny raz może być śmiertelny. A dlaczego pan dodał w tym roku, a jak miała tak 3 lata temu, a jak miała tak 5 lat temu? Dlatego, że najczęściej świeże incydenty pamiętamy. Oczywiście, jeżeli kiedykolwiek w życiu tak było, to powinniśmy się przebadać, ale z mojego doświadczenia wynika, że często jest, no, świeży bodziec jest dosyć dobrze pamiętany przez nas, co do realiów, kiedy wystąpił, co do tego, co się działo wcześniej, co się działo później, co jedliśmy, w jakiej sytuacji byliśmy, co się wydarzyło. Ale niestety okazuje się, że realia są takie, że często pacjenci odświeżają te informacje sprzed 2, 3, 4 lat. No i wtedy oczywiście my też robimy całą diagnostykę, ale trudniej nam zrekonstruować całe zdarzenie, bo to jest ważne, czy owad, czy pokarm, czy lek, a może pokarm i wysiłek, a może pokarm, alkohol i wysiłek, jak to w wakacje często bywa. A co to znaczy, w takiej sytuacji człowiek powinien się przebadać? Powiedzmy, tydzień temu urządlił mnie owad, miałam reakcję, której wcześniej nie miewałam, a mianowicie tym razem całą rękę miałam, prawda? Czerwoną przez dłuższy czas. W końcu to ustąpiło. Co znaczy przebadać się? Czy ja mam się poddać jakimś testom właśnie? Do kogo mam w ogóle pójść? Do lekarza rodzinnego? Do alergologa od razu? Znaczy, w Polsce sytuacja pod względem logistyki medycznej wygląda w ten sposób, że w momencie, kiedy mamy jakieś objawy, które nas niepokoją, idziemy do lekarza pierwszego kontaktu i mówimy o tym, że coś takiego się wydarzyło. I tutaj jest wielka rola tego lekarza, jeśli chodzi o zabezpieczenie pacjenta. Bo nie powinno być tak, a często się tak dzieje, że pacjent dopiero od alergologa dostaje odpowiednie leczenie. Już lekarz rodzinny powinien, jeżeli zbierze wywiad, że była duża reakcja
nadwrażliwości, a może był wstrząs, zabezpieczyć pacjenta ampułką strzykawką z adrenaliną, żeby uratować go w momencie, kiedy, żeby on sam siebie mógł uratować, w momencie, kiedy dojdzie jeszcze przed zakończeniem diagnostyki alergologicznej do kolejnego wstrząsu. To jest jedna ważna rzecz, czyli zabezpieczenie pacjenta przez lekarza pierwszego kontaktu. Zanim będzie miał robione testy, tak, i zanim jest, zostanie to tak potwierdzone. Jest. Oczywiście, dlatego że sama reakcja anafilaktyczna, jeżeli ona jest reakcją uogólnioną, czyli zajmuje nie tylko jeden narząd skóry, ale kolejny narząd, układ oddechowy, przewód pokarmowy czy układ krążenia, nakazuje nam zabezpieczyć pacjenta. On może nie użyć tej ampułki strzykawki, ale powinien mieć na wypadek wystąpienia objawów. I pacjent czeka. Jak ma dużo szczęścia i są wolne terminy, to wskakuje po 2-3 miesiącach w diagnostykę alergologiczną. Aż tak, jak ma dużo szczęścia. Jak ma dużo szczęścia. Jak ma mniej szczęścia, to po pół roku. Albo no, z jakiegoś powodu w ogóle nie, bo się zniechęcił, bo lekarz jednak powiedział, że to nie było to. No, różne historie pacjentów są różne. Natomiast tak to powinno wyglądać, że lekarz przychodzi do, znaczy, że pacjent, który miał objawy, przychodzi do lekarza pierwszego kontaktu, jest zabezpieczony, dostaje skierowanie do alergologa i czeka na przyjęcie. Oczywiście możemy wykonać ścieżkę na skróty, czyli pacjent idzie do alergologa, nie wiem, wykupując wizytę, czy, czy korzystając z medycyny prywatnej. Wtedy to skraca czas oczekiwania. Natomiast jedna ważna informacja. W momencie, kiedy wystąpiły objawy wstrząsu, diagnostykę albo robimy od razu pod względem diagnostyki, czy to był wstrząs, czyli badamy poziom tryptazy we krwi, bo to jest badanie, które jest w stanie nam odpowiedzieć na pytanie, był lub nie było wstrząsu anafilaktycznego. W jakim czasie? Kiedy najpóźniej? To jest, ile dni? No, to nie dni, to nawet godziny. To są godziny, tak naprawdę. To są godziny, no w ciągu doby tak naprawdę takie badanie się powinno odbyć. Natomiast jeżeli chodzi o diagnostykę alergologiczną, żeby potwierdzić, wykluczyć, czy to właśnie ten bodziec, ten owad, czy ten pokarm, czy ten lek, jest zjawisko takiej energii immunologicznej, czyli mniej więcej dopiero po 3-4 tygodniach warto jest podjąć diagnostykę. No ale co przez ten czas, prawda? Ten pacjent, oczywiście mówi się, że jest w miarę bezpieczny, ale to nie do końca jest prawda. Zdarzają się pacjenci, którzy reagują mimo tak zwanej energii, czyli powinien ten pacjent być zabezpieczony. Oczywiście w leki na ten pierwszy okres reakcji anafilaktycznej, gdzie pojawiają się objawy skórne i wtedy podstawą to są leki antyhistaminowe i steryd doustny. I kiedy kolejny narząd zostaje zajęty, czyli pacjentowi robi się duszno, to kiedy widać, że to wtedy ma podać sobie ampułkę, strzykawkę z adrenaliną, czyli po prostu wbić sobie w udo, na 10 sekund rozmasować i wezwać pomoc. Dobrze. To teraz tak, to badanie, które ma wykazać, czy to był wstrząs, umówmy się, to praktycznie to dla jest, tak, to tylko jak trafi do kliniki, to jest szansa, że to zrobimy. Tak. Dobrze. Czy lekarz pierwszego kontaktu wyjmie szufladę i z szuflady da mi tą ampułkę strzykawkę? Jak to jest? No nie, no wypiszę receptę. Dostanę w aptece, tak? Tak, wypiszę receptę i tutaj ważna informacja. Jeszcze 3-4 lata temu adrenalina była nierefundowana dla pacjentów, czyli lek naprawdę stricte ratujący życie był dostępny w odpłatności 100%. Teraz na szczęście pacjenci mają ten bonus w postaci odpłatności 50%, czyli lekarz pierwszego kontaktu wystawia receptę na adrenalinę w ampułkostrzykawce, pacjent idzie i za 50% ją kupuje, no i jest zabezpieczony. No. Jeżeli oczywiście też, do czego zachęcam lekarzy oczywiście rodzinnych, żeby edukowali pacjentów, żeby pokazali, jak podać tą adrenalinę. To bo ja muszę wrócić z tą ampułką strzykawką, czy na innej strzykawce. Na innej. Nie wiem co, bo to, nie, bo ja tak chcę naprawdę konkretnie porozmawiać. Oczywiście. O ile rozumiem pojęcie, bo sama daję zwierzętom zaszczyk podskórny, że chwytam fałdę skóry i wbijam, czy tam podskórny na człowieku, to tu pan mówi pionowo, czyli co, to jest domięśniowy zaszczyk? Domięśniowy. Czyli muszę muszę rozmasować, tak naciągnąć i łbu do z góry, tak? No nie, no. Wytłumaczę, dlaczego, bo no, to często, to nawet to strach, koledzy, ludzie się boją. Dokładnie, tak, zaszczyk dokładnie dać. Tak. Wytłumaczę, dlaczego raczej nie podajemy podskórnie, bo nawet lekarze popełniają ten błąd.
Podajemy domięśniowo dlaczego? Dlatego, że we wstrząsie chodzi do centralizacji krążenia. Skóra jest niedokrwiona. Nie pójdzie dalej. Dlatego podajemy domięśniowo, żeby ten lek miał szansę dotrzeć do naczyń, obkurczyć te naczynia, no i przedłużyć nam okres do oczekiwania na fachową pomoc. Wenflon, podanie płynów, kolejna adrenalina, sterydy, płyny i tak dalej, prawda? Ratujemy pacjenta. Ale ten pacjent musi doczekać do przyjazdu pogotowia ratunkowego, co w mieście to jest z reguły do 10 minut, poza miastem to jest 15-20 minut. No więc jeżeli to jest owad, 10-12 minut i wstrząs, a jeżeli to jest lek, do 5 minut od podania. No, w przypadku pokarmów, jeżeli wiemy, że to pokarm nas uczula, brzęknął nam tak. wargi, język, swędzi podniebienie, no to mamy te 30 minut, bo najczęściej do 30 minut ta reakcja się odbywa, chociaż to tak naprawdę zależy od pacjenta. Często jest tak, że jemy jakieś jedzenie, które dotychczas nam nie szkodziło, polane dziwnym sosem, który zawiera alergen, na przykład orzeszki. No i nagle wszystko swędzi i później robi nam się słabo. I jeżeli nie mamy tej ampułki strzykawki z adrenaliną, to jest kruch. I bo to jest tak naprawdę lek ratujący życie. Bez niego może nam się udać, bo mamy nadnercza, które wydzielają hormony, które nas ratują przed śmiercią, ale nie zawsze się uda. Ja tutaj usiłuję wydobyć takie praktyczne informacje od pana, no w udo, tak? Tak, udo. Podajemy w zewnętrzną część uda. Zewnętrzną część uda, tu gdzie jest najgrubszy mięsień. No mięsień czworogłowy. Bolesne to jest? W ogóle nie jest bolesne. Nie? W ogóle tylko nie to wbicie jest bolesne, trochę? No tak jak każda, jak ukucie, to tak jakbyśmy się ukuli igłą. Czujemy ukucie igłą, tak jak, nie wiem, zakujemy się czasami w palec w momencie, jak kiedy... Jak głęboko igłę wbijamy? To jest około centymetra. To jest około centymetra, nie ma szansy. Tu pacjenci często mówią, ale jak ja uszkodzę sobie kość, tak, nie tak. ma takiej możliwości. To jest tak gruby mięsień. Ale żyłę sobie wbiję, w tętnicę. Nie ma możliwe, ani żyła, ani tętnica, bo one przebiegają pod spodem uda. Rozumiem. Czyli podajemy sobie w udo, centymetrowa igła wchodzi i tak naprawdę ratuje nam życie w tym momencie. Także tutaj, jeżeli jest potrzeba podania adrenaliny, nie zwlekamy z tym. Oczywiście są pacjenci, którzy nadmiernie intensywnie podają sobie tą adrenalinę poprzez swoje lęki, które są związane z tym, że przeszli wstrząs, otarli się o śmierć, więc bardzo się boją. Więc jak tylko coś gdzieś ich skrobnie, już tą adrenalinę mają w garści, to dobrze, ale generalnie pacjentom, którzy mają reakcje wstrząsowe, a teraz zajmujemy się odczulaniem na jady owadów w klinice alergologii na Szoserów. I każdy pacjent jest zabezpieczony. Ma przy sobie dwie tabletki leku antyhistaminowego, dwie tabletki sterydu doustnego i ampułkę strzykawkę z adrenaliną. Skóra swędzi, czujemy się nieswojo. Antyhistaminik, steryd, pojawiają się objawy zajęcia kolejnego narządu, czyli jest mi duszno, coś się dzieje z przewodem pokarmowym. A jak się nie pojawią, to zostajemy na tym. To czekamy, prawda? No bo sama skóra, oczywiście, no skóra swędzi, podajemy adrenalinę, od tego nikt nie umarł. Nie, dokładnie, więc też ta edukacja jest bardzo ważna w kwestii chorób alergicznych i anafilaksji ze wstrząsem, żeby wytłumaczyć pacjentowi kiedy. Oczywiście, stara zasada, jeżeli uważasz, że powinieneś sobie podać adrenalinę, to ją podaj, bo ta dawka, która jest, czyli 0,3 dla dorosłych, 0,15 ml dla dzieci, nie zrobi ci krzywdy, a może ci uratować życie. Czyli jeżeli masz wątpliwość, podaj adrenalinę. My uczymy pacjenta, jak taką stratyfikację postępowania na spokojnie, na chłodno, w gabinecie lekarza. Pytam się, no a teraz by pan podał? Tak, a teraz nie. Mówię, dobrze, i właśnie tak proszę. Więc edukacja jest tu bardzo ważna. A propos wątpliwości, pytań i edukacji, to chcę państwu powiedzieć, że od 1 sierpnia w ramach kampanii Przygotuj się na wstrząs, tak? Na wstrząs, tak jest, przygotuj się na wstrząs, dokładnie. Funkcjonuje taki specjalny numer telefoniczny 800 800 422. Można zadzwonić między 16 a 18 codziennie? Tak, to jest co wtorki, czwartki i tam dyżurny alergolog odpowie na wszystkie tak, pytania. I bezpłatnie można uzyskać poradę eksperta. 800 800 422. Myślę, że jeżeli się wrzuci w wyszukiwarkę przygotuj się na wstrząs, to też się jak znajdzie ten numer. I on do kiedy to będzie działało? Do końca miesiąca. To też na naszej stronie federacyjnej, czyli www.astma-alergia-ohp.pl
Tam też będzie informacja na ten temat, czy na stronie Przygotuj się na wstrząs, i numer telefonu, i daty konkretnej godziny, kiedy dyżurni alergolodzy będą dla Państwa. Pytanie jest następujące. Są osoby, które nie pamiętają, by kiedyś urządziły pszczoły, albo mówią, ach, byłam dzieckiem, jakoś to nic takiego się widocznie nie działo, także nie są uczulone na nic. Znaczy, na pewno na kwestie pokarmów. No i teraz taka osoba sobie zadaje pytanie, a czy mogę wcześniej się przekonać, czy może mnie to spotkać? Dobre pytanie, To często mama pyta się, czy mały Jaś może być uczulony na osę czy pszczołę. Bo ja bym wcześniej chciała wiedzieć, to bym już po co mu fundować tego doświadczenia, że tutaj duszno i tak dalej, i wtedy do lekarza po szczykawkę. On by sobie już tak profilaktycznie chodził z tą ampułką. To częste pytanie. Generalnie nie ma alergii bez alergenu, czyli musi być pierwszy kontakt, żebyśmy się uczulili. To jest najważniejsza rzecz. Jeżeli nie było takiego incydentu, to małe jest prawdopodobieństwo, że będziemy mieli wstrząs na przykład po urządleniu. Jak się przekonać, czy to jest alergia na jad owadów? Po prostu zrobić test. Testy najczęściej z krwi wykonujemy, czyli badamy poziom przeciwciał, swoistych przeciwciał IgE przeciwko konkretnemu jadowi, osy, pszczoły, szerszenia. Jeżeli ten poziom jest podwyższony, czyli tych przeciwciał jest dużo, to zapraszamy takiego pacjenta na dalszą diagnostykę, bo on nie musi zareagować. Ale jeżeli w testach śródskórnych dojdzie do intensywnej reakcji, czyli podajemy głębię tej na alergen, to mamy pewność, że on może wyindukować reakcję wstrząsową i takich pacjentów odczulamy. Czyli podajemy im szczepionkę na bazie jadu owadów, na osy, pszczoły. Szerszeń to jest taka duża osa, więc ci, kto są uczuleni na szerszenia, to poddajemy immunoterapii na osę. W związku z tym, no tak to wygląda. Czyli musi być kontakt z alergenem, żeby powstała reakcja nadwrażliwości. Natomiast jest bardziej ciekawe zjawisko. Anafilakcja idiopatyczna, czyli wstrząs anafilaktyczny, który zdarza się u osób, gdzie nie jesteśmy w stanie znaleźć czynnika jednego, który wywołał reakcję. Na przykład taka historia z tamtego tygodnia. Zgłosił się pacjent, który po spożyciu śniadania bogato-białkowego, zawsze jogging, śniadanie, ale odwrócił to. Śniadanie, jogging. Aha. I dostał reakcji wstrząsowej. Pogotowie, szpital. Czasami zdarza się, że jest koincydencja bodźców i tak zwane kofaktory, czyli dodatkowe czynniki, które uwrażliwiają nas na taką reakcję nadwrażliwości, na przykład na pokarm, na coś, to najczęściej są białka pszenicy zawarte w diecie, czyli taki bogato pszeniczny na przykład śniadanie, wysiłek fizyczny, a po przyjściu do domu na przykład, żeby się zrelaksować, wypicie drinka z alkoholem. Czyli pokarm, wysiłek, alkohol. I w tym momencie dopiero wstrząs. Czyli jest kilka elementów, które muszą wystąpić jednoczasowo, żeby wyzwolić tego... Czyli sam jeden alkohol nie, sam wysiłek nie, sam pokarm nie. Ale komasacja tych bodźców w jednym czasie powoduje, że rozwija się reakcja nadwrażliwości. To jest jedno, takie moim zdaniem dosyć ciekawe zjawisko, które widzimy tych pacjentów, coraz częściej się pojawiają czy w klinice, czy w gabinetach. A kolejna grupa to ci pacjenci o niewiadomej przyczynie, czyli tak naprawdę my robimy jedne testy, drugie, trzecie, czwarte, bardzo pieczołowicie zebrany wywiad alergologiczny i nic. I okazuje się, że jest pewna grupa takich pacjentów, którzy do końca życia już muszą chodzić z ampułką, strzykawką, z adrenaliną niestety. Bo nawet bardzo intensywnie i zaawansowana diagnostyka immunologiczna, immunokap, tam 126 alergenów krzyżowo reagujących, no i nic, nie możemy znaleźć tej przyczyny. No to tak naprawdę musimy bardzo intensywnie wyedukować tego pacjenta, zwrócić uwagę na sytuacje, które mogą być wstrząsogenne, poprosić pacjenta, żeby ich unikał, no i ampułko, strzykawka w kieszeni, prawda? I tak do końca życia. Czy,
Czy jest taki wiek, po którym można powiedzieć, a to już prawdopodobieństwo, jak do tej pory nic mi nie było, gdzie tam na starość nagle się okaże, że ja jestem uczulony, mam 60-70 lat. Nie ma? Niestety nie. W naszej poradni wydaje mi się, że 77 albo 78 lat ma pacjentka, którą odczulamy na jad owadów. To jest bodajże osa. Ale niedawno, kiedy się dowiedziałam, może od dziecka miała, tylko teraz się zaczęło odczulać. No nie, to jest to chyba czwarty rok odczulania, więc no grubo po 70. Nie ma. Tak naprawdę, szczególnie przy okazji, znaczy w temacie alergii na jady owadów, to jest nadwrażliwość, która nie łączy się z inną formą alergii. Czyli na przykład nie przekazujemy tej tendencji rodzice dzieciom, dziadkowie rodzicom i dzieciom. Czyli może być tak, że jesteśmy nieuczuleni, a reagujemy na jad owada. Oczywiście są też tacy, którzy są uczuleni i reagują na jad owada. Żebyśmy nie usunęli teorii, że jak jesteśmy uczuleni na jad owada, to nie jesteśmy alergikami. Nie, to tak nie jest. Jesteśmy nadwrażliwi na jad owada i jeżeli to potwierdzimy, powinno się takich pacjentów odczulać od 5 roku życia do 105 roku życia, jeżeli uważamy, że możliwy jest kontakt z alergenem. A w naszej strefie geograficznej od końca kwietnia do końca września tak naprawdę jesteśmy narażeni na możliwość urządlenia przez owada, nawet kupując drożdżówkę w sklepie, ręka, drożdżówka, osa, no i mamy kłopot. Jeżeli jesteśmy nadwrażliwi, jesteśmy alergikami na jad owada, no to wtedy jest niedobrze. Ale jeżeli jesteśmy odczuleni, to wtedy szansa wyindukowania wstrząsu anafilaktycznego to jest 3-5%, więc te 95% szansy redukujemy. Jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra terapia i każdy, kto jest uczulony na jad owadów, powinien taką terapię przejść. A po co przechodzić przez terapię, skoro można chodzić z strzykawką, ampułką, czy ampułką z strzykawką? Już tłumaczę. Na czym polega wyższość? Życie mówi o wyższości. Pacjent, którego też odczulamy w naszej poradni, jego historia była taka, był żądlony, wiedział, że jest alergikiem, unikał, kupił samochód, usiadł na siedzeniu, był tam owad, został urządlony, ledwo co dotarł do szpitala, zemdlał na izbie przyjęć. Dobrze, że miał ampułkę, strzykawkę z adrenaliną, bo dzięki temu dotarł do szpitala. To znaczy, zanim ruszył tym samochodem, to sobie wbił. Dokładnie tak. Podał sobie adrenalinę i ruszył w kierunku szpitala. Zemdlał na izbie przyjęć. W związku z tym, no, teraz jest w trybie odczulania, więc liczymy na to, że jeżeli zdarzy mu się, chociaż to jest nieprawdopodobne, ale zdarza się, no, też nieprawdopodobne jest, że siadamy w nowo kupionym samochodzie, I nagle żądli nas owad. No, mi się nie zdarzyło akurat przez całe życie. To jest pierwszy pacjent, o którym wiem, ale zdarzają się takie przypadki. Śpiący owad, no gdzieś na ubraniu. No, to naprawdę życie jest nieprzewidywalne, no dobrze, ale dlatego lepiej odczulić. Że ten zastrzyk adrenaliny jednak nie zapobiegł temu, że on zemdlał. Ależ oczywiście, bo zastrzyk, ampułka, strzykawka z adrenaliną, ona tylko przedłuża nam czas do momentu udzielenia kwalifikowanej pomocy. Czyli to nie jest tak, że podaję sobie ampułkę, strzykawkę i idę na lodu. Nie. Podaję sobie ampułkę, strzykawkę, dzwonię po pogotowie. Jeżeli nie decyduję się na jazdę do szpitala, otwieram drzwi, bo jak zemdleję, to nie otworzę ratownikom drzwi. No i już. No i wyciszam się, próbuję jakoś... To jest takie doraźne, bardzo ważne działanie. Tak, to przedłużamy ten czas, który mamy, do momentu, kiedy stracimy przytomność. Ale zawsze musimy wezwać pogotowie. Zawsze. Lub też jechać w kierunku najlepiej nie samemu, tylko żeby kolega, ktoś z rodziny transportował nas do szpitala, bo wtedy jest o połowę krócej. Przyjeżdża pogotowie i zabiera nas do szpitala. A jeżeli my jedziemy sami, skracamy ten czas dotarcia, to dobrze, że nie pozostał w tym miejscu, gdzie urządlił go owad, czekając na pogotowie. No bo pewnie byłby już nieprzytomny, gdyby jak pogotowie dotarło. W związku z tym oczywiście mógłby przeżyć, no ale trudno powiedzieć, jakby było. W związku z tym, no, takie zasady, które powinny nam towarzyszyć w momencie, kiedy wiem, że jesteśmy nadwrażliwi, to przede wszystkim doprowadzić do konsultacji alergologicznej, jeżeli można być odczulonym, ale i tak w tym momencie
ampułko strzykawka z adrenaliną powinna być w zasięgu, bo nigdy nie wiadomo. Te 5% wstrząsów mimo odczulania się zdarza, ale to jest i tak 95% mniej szansy, prawda? Także warto to robić. Różnica między tą sytuacją, gdy nas żądli owad, a tą, gdy zjemy coś, gdzie może się znajdować substancja, która, na którą zareagujemy, jest taka, że tak mam poczucie, że w tym drugim wypadku mam większą kontrolę, bo ja owad, no to wie pan, nie do końca tak panuje nad owadem. Oczywiście należy się też odpowiednio zachować, bo gdy ja widzę, że wokół jakiegoś jedzenia krąży pszczoła i widzę osoby, które szaleją, machają rękoma i tak dalej, usiłując odgonić, trzepią, uderzają tego owada, wydaje mi się, że to nie jest zbyt mądrym zachowaniem, należy po prostu zachować. To jest głupota po prostu, no. Dlatego że w tym momencie rozdrażniamy owada. No. Spokój. Czyli jeżeli widzimy owada, no to po prostu nie drażnijmy go, nie podchodźmy. Są takie zasady, które jako Polskie Towarzystwo Alergologiczne polecamy generalnie wszystkim, a szczególnie uczulonym na jad owadów. Jeżeli wychodzimy na zewnątrz, unikajmy jaskrawego ubrania, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni na jady owadów. Piękna toaleta, którą nakładamy na siebie z perfum, no przywabi pszczoły na pewno. Unikajmy jedzenia otwartego, czyli słodycze, które jemy na dworze, no to jest, no tam owad może się znaleźć w jednej chwili. Nawet jeżeli rozmawiamy, to może przysiąść i w tym momencie może dojść do tragedii. Nie wolno pić z zamkniętych, ciemnych butelek, czyli jeżeli jest zamknięta, ok, jeżeli ją otworzymy, ona nie może być otwarta. Jeżeli nie jesteśmy pewni, wylejmy ten napój. Nawet jak jest coś jasnego, ludzie nie patrzą się, są spragnieni, łapią nawet szklankę, prawda, przechylają. Tak, oczywiście. Kupią. Ale ja właśnie tam zaczęłam wtedy mówić, że możemy, jakby to tutaj mniej od nas zależy, natomiast w wypadku jedzenia, no to tak naprawdę to my decydujemy, co jemy. A więc jaka tutaj jest zasada wnikać, co tam w środku, jaki element. Na tych opakowaniach pojawiają się teraz często, że może zawierać śladowe tak ilości. Jest. I wtedy nie wolno nam tego jeść, jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni na tą substancję. Jeżeli jest napisane, może zawierać śladową ilość substancji, którą jesteśmy uczuleni, nie jemy tego po prostu. No, restauracja na pewno ma menu bogatsze niż tylko ta jedna, ten jeden produkt, który chcemy spożyć. W związku z tym po prostu aktywnie szukamy. Czyli jeżeli jesteśmy alergikami, jesteśmy proaktywni w zakresie wyszukiwania alergenów, które mogą nam szkodzić. Pytamy kelnera, prosimy o to, żeby ten produkt nie zawierał na przykład orzeszków, owoców morza. I żeby też nie stał koło nich na przykład. Albo nie był w jednej linii technologicznej wytwarzany. Ten sam nóż, ten sam talerz, ta sama deska. Bo może się przenieść po prostu. Tak, najbardziej. Są bardzo silne alergeny, na przykład takie jak orzechy czy ryby, gdzie na przykład po otwarciu opakowania z orzeszkami osoba, która poczuje zapach tych orzeszków, może mieć wstrząs. I to nie jest problem z psychiką tej osoby, tylko jeżeli coś czujemy, to jest cząstka. A ta cząstka jest dla nas śmiertelna często. Tak samo smażona ryba. Jeżeli jesteśmy uczuleni na rybę, poczujemy ten zapach, może dojść do wstrząsu. W skrajnych przypadkach, w silnej nadwrażliwości, ale zdarzają się takie rzeczy i o tym mówią pacjenci. Także no, musimy być proaktywni. Jeśli chodzi o pacjentów uczulonych na pokarmy, no, trzeba być wnikliwym do bólu. Gdy pan mówi smażona ryba, to wtedy człowiek jest uczulony na każdą smażoną rybę? Czy nie? Czy na jakiś gatunek? Nie, na gatunek. Oczywiście to są słono-słodkowodne, tak gruby podział, prawda? Ale jeżeli, powiem szczerze, jeżeli ja miałbym ten problem, że byłbym uczulony na rybę, to chyba nikt by mnie nie namówił do spożycia ryby. No. Bo są inne mięsa, które możemy bezpiecznie spożywać, więc dlaczego musimy akurat to? Co prawda jest taka przekora wśród alergików, że no doktor mi powiedział, że to może mi zrobić krzywdę, ale spróbuję, czy on miał rację. No i z reguły doktor ma rację, pacjent ma objawy. Na szczęście rzadko zdarzają się śmiertelne, ale bywa, że tak. Jakie jeszcze inne pokarmy? No jest tak zwana wielka ósemka, która uczula 90% osób uczulonych na alergeny pokarmowe. Czyli? To jest mleko, jajo, czyli mleko, krowie, jajko, kurze, orzechy arachidowe,
orzechy ziemne. Zaraz, jak pan powiedział orzechy, czyli jakie orzechy? Czyli generalnie orzechy jako całość, tak. I orzechy ziemne jako szczególna postać orzech. Ryby, owoce morza, krewetki, skorupiaki, pszenica, soja. Wielka ósemka, tak zwana, która uczula 90% osób uczulonych na alergeny pokarmowe. Oczywiście te alergeny się mogą krzyżować. Produkty mlekopochodne, produkty jajkopochodne, prawda? Orzechy dodawane do dipów, do sosów. No, ale część z tych produktów, no, mleko, jajko, są to na tyle częste produkty naszego, elementy naszego odżywiania, że to z reguły dorosły człowiek już wie. Dorosły człowiek wie. No tak, ale dziecko nie wie. Dziecko nie wie. Jeśli chodzi o dzieci do 4 roku życia, to najczęstszą przyczyną anafilaksji zewstrząsem. Nie powtarzaj dwa razy, bo wiadomo, że dorosły człowiek wie. Coś kręcisz. Ja zawsze radzę mamą, bo to najczęściej mamy przychodzą pytając, no moje dziecko miało biegunkę, jakieś takie słabe było, przestało płakać, sapkę miało, czyli no swędzące zmiany na skórze. Nie, proszę wykonać test wargowy u dziecka, czyli położyć krople mleka na wargę. I ten test często, jeżeli dzieci mają anafilaksję, chodzi dodatkowo. Czyli warga robi się jak u kaczora Donalda. Ma swędzić, dziecko zaczyna szorować tą wargę. Widać intensywny obrzęk, tak jakby, no nie wiem, tak jak na przykład opryszczka się robi, prawda? Swędząca zmiana, tylko że to, co wywołało tą zmianę, no to nie wirus opryszczki, tylko w tym momencie świadomie nałożona kropla mleka lub świadomie nałożona białko jaja. I to jest bardzo ważne, żeby taki test zrobić przed podaniem dziecku do połknięcia tego alergenu, bo jak już dziecko połknie, no to czasami w szybko zdarzającej się reakcji nadwrażliwością on zwymiotuje, bo organizm się broni. Ale jak nie, no to będzie miało bardzo zagrażającą jego życiu przypadłość, czyli wstrząs anafilaktyczny. Może przeżyć, ale może też nie przeżyć. Częściej przeżywają ci, którzy dostają adrenalinę, ale jeżeli to jest pacjent przed momentem rozpoczęcia diagnostyki lub przed momentem trafienia do ośrodka, który pomyśli o tym, czy to jest ośrodek alergologiczny, czy to jest ośrodek lekarza rodzinnego, który pomyślał o tym, że to może być to, no to może nie być ciekawie i lepiej, żeby tak naprawdę być ostrożnym, jeśli chodzi o pokarmy i jeżeli cokolwiek występuje po kontakcie z pokarmem, to żeby to zapisać i powiedzieć o tym lekarzowi. Ja zawsze proszę pacjentów o tym, żeby jak najwięcej pisali, jak najwięcej notowali, jak najwięcej robili zdjęć, bo często jest tak, że po spożyciu jakiegoś pokarmu, czy to jest mono, mleko, jajko, czy to jest miks, dochodzi do rozwoju pokrzywki, zmian skórnych, dziecko ma świszczący oddech, można nagrać telefonem, można zrobić zdjęcie. Im więcej informacji dla lekarza alergologa, tym my podejmujemy bardziej świadomą decyzję, na przykład, żeby odstawić ten pokarm. Czy też projektujemy pewną próbę prowokacyjną. Jednym pacjentom zalecamy wykonanie próby w domu, jeżeli nie doszło do wstrząsu. A jeżeli były objawy wstrząsu, zapraszamy pacjenta do szpitala. Czyli no, współpraca z lekarzem i współpraca z pacjentem jest bardzo ważna dla dobra pacjenta. Ale wracając do tego, co pan powiedział o dzieciach, to z tego wynika, że jeżeli dziecko ma dostać po raz pierwszy mleko krowie i po raz pierwszy jajko, no to nie powinno mu się podać od tak do zjedzenia, tylko właśnie kawałeczek, kropla na wargi, tak? Można, zawsze. No przecież to nic, to nie szkodzi, prawda, żeby no to tak zrobić. Oczywiście realia, w których się znajdujemy, też mówią, jak postępujemy. Jeżeli mama karmi dziecko piersią, nic się nie dzieje. Mniejsze ryzyko, że po podaniu mleka krowiego wystąpi reakcja. Ale jeżeli mama jest alergikiem, dziecko mimo karmienia piersią ma objawy skórne ze strony przewodu pokarmowego, no to jest wysoka reakcja. Ale jeżeli na przykład mama pojechała w rodzinie do babci i babcia podała mleko w formie, nie wiem, kaszki i nagle okazało się, że dziecko zwymiotowało tą kaszkę, no to już bym się zaczął niepokoić. A jeżeli zwymiotowało i pokryło się pokrzywką, no to prawie zawsze mamy pewność, że to była reakcja anafilaktyczna, prawda? Czyli no, trudno jest, tych historii, które podają pacjenci, jest bardzo dużo i sytuacji dziwnych
takich troszeczkę inaczej wyglądających. W każdym przypadku to inaczej przebiega. To może być nie babcia, to może być pani w żłobku, to może być niefrasobliwa osoba opiekująca się dzieckiem, albo też mama, która stwierdziła, że po obejrzeniu jakiegoś programu no teraz trzeba zacząć coś robić, prawda? Czyli gwałtowne zmiany, jeśli chodzi o dietę dziecka, nie są wskazane i im więcej wrażliwości, im więcej takiego wczuwania się w to, co się dzieje z dzieckiem, tym lepiej. Oczywiście na drugim końcu są mamy nadwrażliwe, które uważają, że dzieci są na wszystko uczulone. No ale ten złoty środek to jest to ta droga, którą powinniśmy iść. Wie pan, jak pana słucham, to aż się dziwię, że może coś taki istnieć, który nie jest na nic uczulony. Myślę o ja sobie, jestem. Odpowiem, tak było. I moja rodzina też. Znaczy, na nic nie jesteście państwo uczulni. Nie, ja jestem. I cała moja rodzina ma nadwrażliwość. A ja uważam, że nie jestem. Odpukuję. Gratuluję. Odpukuję i tak dalej. Trwa. Chociaż zaczynam się zastanawiać, czy na kurz nie zaczynam być uczulona, bo do południa mam dziwny głos. Czyli coś z nosem może mi się dzieje. Ale Dopóki nie sprawdzimy, nie wiemy, tak, prawda? Czyli testy tak. Warto zrobić. Tak. No, nie wiem. Ilość osób, które są uczulone, no rośnie. Rośnie. Co dekadę podwaja. Nie zabraknie panu pracy. To nie jest choroba, która jest w zaniku. To prawda. Tak, pod względem korporacji, tak, to widzimy, że generalnie rośnie populacja osób uczulonych. Ale dlaczego pan powiedział mam w głowie rozmowę z kolegą, który właśnie był bardzo zmartwiony, że choroby zakaźne już maleją. W takiej ilości tak? Nie zdarzają się na terenie Polski i on jako lekarz zakaźnik musiał zmienić na inną specjalizację wybrał, tak. Ale zawsze można się przebranżowić. Natomiast jakby historia wybrania specjalizacji z alergologii, jeśli chodzi o mnie, to była taka, że po prostu sam jestem alergikiem, no i chciałem pomóc innym alergikom i też sobie pomóc radzić sobie z tą chorobą. Więc ten wybór, który tam 20 parę lat temu zapadł, był takim wyborem nie podyktowanym statystyką, tylko raczej potrzebą chwili i chęci pomocy pacjentom, a życie jest życiem. Chemizacja środowiska, to, co nas dotyka na co dzień, co dotyka małe dzieci, które dorastają w super sterylnym otoczeniu często, to rodzi kolejnych alergików. Brak bodźca typowego powoduje, że nietypowe sposoby reakcji na rzeczywistość zaczynają dominować. Nietypowe, atypowe, alergiczne równa się problem ze skórą, z przewodem pokarmowym. No i młody, dorosły, alergik, astmatyk. Widzimy, że co dekadę podwaja się ilość takich pacjentów. Nie wiadomo, jaki jest kres tego, prawda? Liczymy, że gdzieś to się zatrzyma. Ale zatrzyma się, jeżeli będziemy bardziej świadomie podchodzić do tematu. Nie zatrzyma się, jeżeli będziemy nadal zatruwać środowisko. Nie zatrzyma się, jeżeli nie będziemy myśleć na temat tego, co robimy. Czyli jeżeli coś nam szkodzi, nie róbmy tego. Wiemy, że palenie w ciąży indukuje alergię u dzieci i astmę. A nie róbmy tego. Palą ciągle kobiety w ciąży, tak? Dokładnie. Tak. Także to jest przerażające. Ba, osoby z alergią czy z astmą także palą tytoń. To jest bardzo silny bodziec, drażniący ostrzela, również indukujący inne problemy ze zdrowiem. Więc tego nie wolno robić. Ale jeżeli ktoś nie pali, wdycha często zatrute powietrze. Często nieświadomie korzysta z jakichś dziwnych metod ogrzewania swojego domu i indukuje problemy zdrowotne. Także ja jestem wielkim, wielkim zwolennikiem edukacji. Edukacji postrzeganej jako... Edukacja nie po to, żeby mieć więcej wiedzy, tylko żeby mieć więcej umiejętności radzenia sobie z tą rzeczywistością. Moją własną i moją chorobą, ale również rzeczywistością, która mnie otacza. Myślę, że przyjmuje pan z dużą radością, że w końcu zaczęto mówić o smogu. Zaczęto mówić o wpływie na nasze zdrowie, bo tak mam takie poczucie, że środowisko lekarzy było dosyć bezradne. Mogło robić badania, prawda, jak w Krakowie wiem. Lekarze badali, prawda, jakie dzieci się rodzą, jak to wzrasta i ile już urodzi się dzieci, które od razu mają alergię i tak dalej. Coś, jakie problemy potem mają te dzieci, hospitalizacja dzieci i tak dalej. Ale w sytuacji, gdy decydenci nie robią nic, To jest pewnego rodzaju, prawda, bezradność wobec tych matek, dzieci, które przychodzą, pacjentów
i tak dalej. No, możemy powiedzieć, że na razie to, co zrobiono, to jest mało, ale jednak stało się to tematem, prawda? Zaczęto o tym mówić. Oczywiście i to jest sukces przede wszystkim pacjentów i świadomych obywateli, ale jest to również sukces lekarzy i badaczy, którzy się zajęli tym tematem, bo często poza takim entuzjazmem obywatelskim musimy coś zrobić, żeby te 50 tysięcy palenisk w Krakowie przestało dymić. No, to możemy zamknąć kominy, no ale ci ludzie zamarzną zimą, prawda? Więc możemy wpłynąć na decydentów. Temu pomagają chociażby badania, które są planowane w Krakowie, czy takie, jakie my robimy, Wojskowy Instytut Medyczny i Politechnika Warszawska na terenie Legionowa, które jest dosyć zanieczyszczone, jeśli chodzi o Mazowsze. I okazuje się, że miernik cząstek stałych, który stoi na ulicy Zegrzyńskiej, versus to, co my wystawiliśmy w najbardziej zanieczyszczonym miejscu Legionowa, to jest razy 4. No i w tym momencie, jak zaczyna się sezon grzewczy, to w tamtym roku już to nasze urządzenie stało. Okazuje się, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska mówi, jest zielona strefa, a my wchodzimy w czerwoną na ulicy Batorego. No i w tym momencie z tej ulicy astmatycy, chorzy na POHP, na alergię, intensywnie trafiają do swoich lekarzy, mówiąc, mam zaostrzenie. Mówią, no sezon infekcyjny, no czego się dziwimy? Sezon infekcyjny to jedno, sezon grzewczy to drugie i często połączenie tych dwóch sezonów nakłada się i rodzi zwiększającą się populację ludzi z astmą, z POHP, ale również z alergią. Przypomnijmy, proszę Państwa, żeśmy troszeczkę odbiegli od naszego tematu. Tak. Ale jesteśmy w temacie alergii, jakby nie było. Oczywiście w temacie naszej reakcji nieadekwatnej do bodźca, reakcji nagłej, reakcji przebiegającej ostro, która skrajnie może doprowadzić do śmierci. Przypomnijmy, że możecie Państwo uzyskać wszelkie informacje, dzwoniąc na specjalną linię telefoniczną 800 800 422. Pan powiedział wtorki i czwartki? Tak. Między 16 a 18, to wszystko w ramach kampanii Przygotuj się na wstrząs. Tam znajdziecie Państwo te informacje, także na stronie Federacji Stowarzyszeń. Prosta strona to jest www.astma-alergia-pohp.pl. Panie doktorze, rozmawiałam z panem doktorem Piotrem Dąbrowieckim. Mam jeszcze kilka minut do końca. Czy jest jakiś wątek przez nas zaniedbany, nieporuszony lub coś chciałby pan jeszcze przekazać naszym słuchaczom? Jak najbardziej. Przede wszystkim, ponieważ są wakacje, to odpoczywajmy świadomie. Jeżeli jesteśmy w innym miejscu niż na co dzień żyjemy, zadbajmy o to, żeby wyjechać z lekami. Nie zapominajmy o lekach. Czyli jeżeli jedziemy na miesiąc, weźmy leki na miesiąc. Bo często zdarza się, że bierzemy leki na 3 tygodnie i 4 tydzień jest już bez leków, zaczynają się problemy. O to proszę wszystkich pacjentów. Oczywiście ci, którzy mieli incydent anafilaksji czy anafilaksji ze wstrząsem, proszę zadzwonić, tam specjalista alergolog udzieli Państwu niezbędnych wskazówek. Ale ponieważ wrzesień blisko, mimo że jesteśmy w sierpniu, zachęcam Państwa do aktywnego udziału w polskich dniach spirometrii, właściwie w światowych dniach spirometrii, bo od 12 do 17 września będą odbywały się po raz kolejny, jak co roku, dni spirometrii. Warto wejść na stronę www.astma-alergia-pohp, znaleźć swoje miejsce w Polsce, być może tam też będzie się odbywała spirometria, i pójść wykonać badanie czynnościowe układu oddechowego. Po co? Po to, żeby zobaczyć, jaką mamy sprawność wentylacyjną płuc, bo być może alergia, ale może zanieczyszczenie powietrza albo geny wpłynęły na to, że mamy mniejszą pojemność płuc, czy mamy mniejszy przepływ powietrza przez układ oddechowy, czyli mamy jedną z dwóch obturacyjnych chorób płuc, albo astma, albo POHP. To zainicjuje zmierzanie w kierunku rozpoznania. Oczywiście nie po to, żeby rozpoznać, tylko po to, żeby pomóc Państwu normalnie żyć. Bez kaszlu, bez świstów, bez duszności. Ja przypomnę na zakończenie jeszcze raz ten numer telefoniczny 800 800 422, wtorki, czwartki, 16-18, porada alergologa. Jak najbardziej. Jeśli idzie o uczulenie pokarmowe lub uczulenie na jad owadów, w ogóle mówimy o anafilaksji, czyli o reakcji
jakbyśmy dokończyli. Znaczy, anafilakcja to jest... Wrażliwości. To jest reakcja nadwrażliwości, czyli szybko przebiegająca reakcja nadwrażliwości na bodziec o sile lub dawce tolerowanej przez osoby zdrowe. Czyli jeżeli innej osobie to nie szkodzi, a mi szkodzi, to możemy podejrzewać się o anafilakcję. Taka osoba powinna się zgłosić do alergologa i taka osoba, jeżeli miała objawy nadwrażliwości uogólnionej, czyli nie tylko skóra, ale inny narząd, układ oddechowy, układ pokarmowy lub też spadek ciśnienia, powinna być zabezpieczona ampułką strzykawką z adrenaliną, żeby przeżyć kolejny incydent takiej anafilakcji. Bardzo panu dziękuję, panie doktorze. Dziękuję doktor również. Piotr Dąbrowiecki, alergolog, Wojskowy Instytut Medyczny, także szefujący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, był państwem moim gościem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Weekend Radia Tok FM. Edukatorka seksualna również. Cześć. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Autorka książki o bardzo ciekawym tytule i bardzo ciekawej okładce, Seksolatki, jak rozmawiać z młodzieżą o seksie. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa PWN. No i jest właśnie o tym, o czym mówi tytuł i o tym głównie będziemy dzisiaj rozmawiać, czyli jeden z moich ulubionych tematów, edukacja seksualna młodzieży, którą też sama się zajmuję i bardzo się cieszę, że taka książka powstała, bo rzeczywiście ze strony osób dorosłych, które pracują z młodzieżą albo wychowują młodzież, bo po prostu są rodzicami czy opiekunami, jest bardzo dużo pytań, bardzo dużo potrzeb dotyczących tego, jak rozmawiać z dziećmi, młodzieżą o tematach związanych z seksualnością, ze związkami, z relacjami, z emocjami, z przemocą również, z tym, jak zmienia się współczesny świat, a my trochę za tym nie nadążamy. Aha. Bardzo fajnie, że taka książka powstała. Co jest w niej dobre, szczególnie dla osób, które pracują z młodzieżą, to także takie propozycje planów zajęć. Aha. Czy to są takie zajęcia, które ty sama prowadziłaś i na bazie własnego doświadczenia stworzyłaś te plany zajęć? Tak, to są zajęcia, które prowadziłam i na bazie obserwacji i pracy z młodzieżą przygotowałam te ćwiczenia. One były robione, te ćwiczenia, metodą prób i błędów, bo nie każda grupa reaguje tak samo w zależności od wieku, w zależności od szkoły. Natomiast jak wprowadzałam te ćwiczenia, no to też później zdecydowałam się je umieścić właśnie w książce. I tematy są takie najważniejsze, które pewnie interesują każdą osobę, która pracuje z młodzieżą, czyli mamy i dojrzewanie, i normy seksualne, i ryzykowne zachowania seksualne. Tematy związane z asertywnością, bardzo często trudne i z którymi trudno sobie poradzić, jeżeli sami takich umiejętności nie posiadamy. Przemoc, pornografia, cyberprzemoc, właściwie takie kompendium wiedzy na temat tego, o czym z młodzieżą przede wszystkim rozmawiać i co sami powinniśmy wiedzieć, czyli w jakich dziedzinach musimy się douczyć trochę jako dorośli, czy też przypomnieć sobie wiedzę, czy też sobie ją jakoś usystematyzować, żeby taką rozmowę przeprowadzić. Właściwie rozmowy, bo mówienie o tej jednej wielkiej rozmowie o seksie, no to chyba jest jedna wielka pomyłka. Tak. Jest to jedna wielka pomyłka, bo też trudno, ja już tak sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, kiedy rodzic czy opiekun mówi, no chodź kochani, teraz porozmawiamy o seksie. Tylko to jest proces, który się w zasadzie powinien dziać z wiekiem dziecka, tak jak ono dojrzewa, tak jak zmienia się jego rozwój, tak jak ono rośnie. To również ta wiedza powinna być systematycznie przekazywana w sposób adekwatny dla rozwoju emocjonalnego i poznawczego każdego dzieciaka. I jeśli zaczynamy rozmawiać w wieku lat 15, no to jest już za późno, bo dziecko do tego czasu zdążyło sobie wykształcić postawy wobec własnego ciała, wobec ciała osób innych, wobec asertywności, czy wobec tego, jak należy traktować inne osoby w otoczeniu. I te postawy czy zachowania jest już trudno zmienić, niestety, na lepsze.
jeśli zauważamy jakieś trudności. I to, co mnie się wydaje jakoś ważne, to to, że rodzice czy opiekunowie bardzo często zaniedbują ten temat i wydaje im się, że dziecko samo będzie wiedziało, jak powinno się zachowywać. Albo, że jeśli zakażą jakiegoś zachowania, to to będzie wystarczające. A tymczasem my te postawy przekazujemy nie tylko w sposób werbalny, ale również pokazując niewerbalnie i dziecko też się przecież tego uczy. Dokładnie. Te 15 lat, to można też tak się pokusić, że to jest nawet czasami 15 lat za późno, bo pewne rzeczy, pewne wzorce zachowań, pewne jakby takie nawet nie mówione, tylko pokazywane na różne sposoby przez rodziców, właściwie niemowląt, przekazy dotyczące